Witamy serdecznie w audycji Odcinek Specjalny, a naszym telefonicznym gościem jest Michał Kościuszko. Cześć Michał, witam Cię. Cześć, witaj Karol. Michał, co u Ciebie słychać? Co porabiasz, powiedz? Chwilkę się nie słyszeliśmy i też nie ukrywam, że Twoja aktywność, jeżeli chodzi o rajdy samochodowe, jeżeli chodzi o motorsport w ostatnich miesiącach, a nawet w ostatnich latach, no niestety była mniejsza, nad czym bardzo, ale to bardzo ubolewam. No ja też trochę ubolewam, bo oczywiście rajdy są cały czas w moim sercu i serce ciągnie mnie za kierownicę, ale chwilowo jestem zajęty innymi rzeczami, bardziej związanymi z biznesem, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, cały czas spoglądam z tęsknotą w kierunku rajdów i no, coraz bardziej mnie ciągnie, żeby coś pojechać, bo ile można nie jeździć, jak się to tak bardzo kocha. No ile można nie jeździć, ale zanim zaczniemy o rajdach samochodowych mocniej rozmawiać, to powiedz coś o jednym z Twoich biznesów, ale to też myślę, że jest pewna część no, Twojej ogromnej pasji, pasji do motoryzacji, pasji do samochodów, czyli Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. Tak to się dokładnie chyba nazywa, prawda? Dokładnie, Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Motopark Kraków. Szczęśliwie mogę połączyć swoją pasję i zamiłowanie z biznesem, czyli jednak cały czas cztery kółka i prowadzenie samochodu, ale w wersji bardziej dydaktycznej, bardziej szkoleniowej. No i tym się właśnie zajmuję. No cały zeszły rok byliśmy zaangażowani w 100%, żeby ten ośrodek Motopark Kraków powstał. Udało się, jako pierwszy tego typu ośrodek w Polsce został wybudowany i już planujemy rozbudowę naszego ośrodka. I to rzeczywiście daje mi radość, bo lubię to, że lubię jeździć samochodem, jest oczywiste. To, że potrafię coś tam, to jakby też mi daje narzędzie do tego, że mogę uczyć i przekazywać swoje pomysły i swoją wiedzę dalej, jak to powinno się robić. A jakim jesteś nauczycielem, powiedz, jeżeli ktoś zasiada za kółkiem i jeżeli mówimy o doskonaleniu techniki jazdy, no to rozumiem, że chodzi o osoby, które już coś wiedzą, czasami wiedzą bardzo dużo, ale cały czas mają braki, na pewno mają braki. Powiedz, jakim jesteś nauczycielem? Jestem dość surowy i mówię wprost, jak wygląda sytuacja, przy czym mam swój zespół instruktorów, których jakby szkolę wewnętrznie i ci instruktorzy są zaangażowani w różne szkolenia na różnym etapie i ja rzadko pracuję z osobami, które nie mają żadnego doświadczenia albo bardzo małe doświadczenie w prowadzeniu samochodu, gdzie uczą się takich podstaw. Nie mówię tutaj o ruszaniu czy zmianie biegów, bo to jest inna bajka. My tu uczymy doskonalenia techniki jazdy, czyli jak już ktoś ma prawo jazdy, chociaż nie musi mieć, bo to jest obiekt zamknięty, to wtedy zabierają się za takiego asa instruktorzy, a ja jestem bardziej sfokusowany na jazdę sportową z klientami, którzy chcą poznać tajniki jazdy sportowej nieco mocniejszymi samochodami czy autami wyczynowymi. Czyli taki kolejny etap, można powiedzieć, wtajemniczenia. Ale tak, jeżeli mówimy o doskonaleniu techniki jazdy, powiedz, co jako kierowcy, którzy w tego typu szkoleniach uczestniczą, jeżeli weźmiemy sobie taki ogół, nie lubimy generalizować, ale spróbujmy troszeczkę takie uogólnienie zrobić. W czym jesteśmy dobrzy jako kierowcy? W czym my Polacy, czy też Twoi uczniowie są dobrzy? No jesteśmy odważni. Tutaj ta odwaga może być interpretowana różnie, o ile odwaga przydaje się na odcinkach specjalnych. Jest odwaga w narodzie, tak jednym słowem. Jest odwaga w narodzie, ale czasami przekłada się to na brawurę, a z kolei brawury powinno się unikać za kierownicą. Nieważne, czy jest to odcinek specjalny, czy droga, zawsze to prowadzenie samochodu i podejmowanie decyzji i ewentualnie podejmowanie jakiegokolwiek ryzyka powinno być w granicach rozsądku i kalkulowane i wynikać z naszych umiejętności, a nie z takiego założenia, że ano się spróbuję. To muszę być pewny, że się uda. Jak podejmuję decyzję o wyprzedzaniu, to muszę mieć pewność, że prędkość, którą uzyskam podczas wyprzedzania, będzie wystarczająca, aby ten pojazd ominąć. Na odcinku specjalnym no, muszę być pewny, że jestem z taką prędkością w stanie wjechać w ten zakręt albo na tyle opóźnić hamowanie, że mi się uda. To nie jest loteria i gambling można sobie uprawiać w kasynie, a nie na odcinkach drodze, specjalnych. Nie, nie na drodze, nie, nie na odcinkach specjalnych. To w czym jesteśmy słabi? Co jest no, może taką cechą, nad którą najbardziej musimy pracować? Nad którą kierowcy, którzy mają już doświadczenie, którzy mają prawo jazdy i często od wielu, wielu lat przejechali dziesiątki, jak nie setki tysięcy kilometrów, nad czym musimy pracować według Ciebie najbardziej? Przede wszystkim podstawowe błędy, jeżeli chodzi o technikę jazdy,
począwszy od pozycji za kierownicą, co jest rzeczą bardzo podstawową i od tego zawsze zaczynamy wszystkie kursy doskonalenia techniki jazdy. Większość z nas po prostu źle siedzi, albo za blisko, albo za daleko, za bardzo leżymy. Sylwetka kierowcy nie przylega do fotela, przez co źle czujemy auto, nie do końca widzimy, co się dzieje z samochodem. I też się bardziej męczymy, prawda, za kierownicą. Absolutnie, no to wystarczy przejechać jakiś dłuższy odcinek źle siedząc za kierownicą, na przykład leżąc za wysoko albo za nisko, albo trzymając ręce za wysoko na kierownicy powyżej poziomu klatki piersiowej, wtedy krążenie jest zaburzone i ręce nam się szybciej męczą. Już nie wspomnę o tym, że ewentualna sytuacja awaryjna i powiedzmy ominięcie przeszkody nagłe, no jest praktycznie niemożliwe, żeby wykonać to sprawnie, szybko, nie daj Boże jeszcze trzymając jedną rękę i to na kierownicy i to na godzinie 12, no wtedy niedużo nam trzeba, żeby doszło do jakiejś draki. I tego uczymy, ale również dużym błędem jest niezachowywanie odpowiednich odległości między pojazdami, co często widzimy na drogach ekspresowych czy na autostradach. O tym się coraz więcej mówi, to jest przyczyna bardzo wielu wypadków, no i fajnie by było, żebyśmy sobie raz na zawsze wbili to do głowy i przećwiczyli. No po to są takie miejsca w całej Polsce, nie tylko u nas, w całej Polsce są ośrodki, gdzie można sprawdzić, co się dzieje w sytuacjach awaryjnych i nauczyć się, jak sobie z nimi radzić. A trening czyni mistrza, a te słowa dla Państwa wypowiada Michał Kościuszko, kierowca wysokiej klasy, kierowca światowej klasy. Jak najbardziej cały czas mamy nadzieję, że Michał Kościuszko wróci na odcinki specjalne, że będzie mógł cieszyć nas kibiców, nas dziennikarzy swoją jazdą na odcinkach specjalnych. Powiedz, czy trenujesz? Czy często masz okazję, żeby w tym okresie, kiedy nie startujesz w walkach samochodowych, siedzieć za kierownicą samochodu wyczynowego i, no i te nawyki, których się nie zapomina, po prostu trenujesz? No taki trening wyczynowy rzeczywiście rzadko się zdarza w moim wykonaniu, chociaż teraz jak przyjeżdżam do motoparku, chociażby dzisiaj, przyjeżdżając tutaj na ten wywiad, żeby z tobą porozmawiać, zanim wszedłem do swojego biura, to wziąłem swoje A45 i włączyłem sobie tryb Sport Plus i cieszyłem się ze śniegu, który spadł u nas na torze. Masz, Michał, fajną pracę, muszę ci powiedzieć. Mam fajną pracę, właśnie sam się z tego cieszę, że zanim wejdę do biura, to mogę pochodzić sobie tak zwanymi bokami, albo jak ktoś mnie zdenerwuje, to sobie wyjeżdżam na płytę poślizgową czy na pętlę naszego toru i mogę trochę odreagować i pobawić się. Więc to jest rzeczywiście fajne. Ale takie treningi z prawdziwego zdarzenia, mam tu na myśli auto no, wysokiej półki typu R5 czy WRC i odcinek zamknięty gdzieś w lesie, czy no, taki z prawdziwego zdarzenia, no to no, dawno już w ten sposób nie jeździłem. A tęsknię za tym. Tęsknisz za tym, ale zapewne oglądasz, śledzisz rywalizacje, chociażby Mistrzostwa Świata, czyli słynne WRC, w którym miałeś to startować okazję przez wiele, wiele lat. Okazję, przyjemność, taka przygoda życia, można powiedzieć, ten okres, w którym regularnie jako jedyny Polak w ówczesnym czasie startowałeś w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Świata. Jak wspominasz ten okres? Świetnie. To był okres piękny. Cieszę się, że mogłem być częścią takiej historii, że byłem w tych miejscach, poznałem świetnych ludzi, przeżyłem emocje, których mógłbym pewnie obdarować kilku ludzi, żeby naprawdę dużo, dużo tego było. Tak jakbym przeżył kilka żyć wręcz, mógłbym tak powiedzieć, bo to były tak skrajne emocje, zarówno chwile ogromnego szczęścia, jak i poczucie olbrzymiej porażki, które również się przytrafiały. No dużo, dużo tego było. Mam trochę siwych włosów na skronie przez to, ale jak o tym myślę, to no, oczy same się śmieją i to słychać naprawdę... To słychać w głosie zdecydowanie. Tak, to naprawdę jest świetne i każdemu polecam, jeżeli ma taką możliwość, żeby móc realizować swoją pasję, no to warto się zaangażować w 100%. Ja swoje życie poświęciłem w pewnym okresie swojego życia, no bardzo długim i od wczesnego wieku, żeby zostać kierowcą rajdowym, żeby do czegoś dojść. No i cieszę się, że do tego doszedłem. Okej, mistrzem świata w klasyfikacji generalnej w WRC nigdy nie byłem i już na pewno nim nie będę. No ale to, co zrobiłem, uważam, że było jakby czymś, na co było mnie stać i no, nie mam sobie do zarzucenia dużo. Oczywiście były porażki i czasami one wynikały z moich błędów, czasami z pecha, jak to w sporcie.
ale na pewno nie traktuję tego jako okresu jakiejś porażki, czy nie czuję uczucia rozczarowania, że a gdyby nie to, czy gdyby nie tamto, to gdzie ja bym nie był. Nie, w ten sposób byłbym człowiekiem, który jest nieszczęśliwy z powodu tego, że czegoś nie dokonał, a mógł, a nie cieszyłbym się z tego, czego dokonałem. Dokładnie, a myślę, że na potwierdzenie tych słów, czy potwierdzeniem tych słów jest to, że marka Kościuszko jest cały czas silna w Mistrzostwach Świata. Jeżeli, proszę Państwa, Michał pojawia się na eliminacji na rundzie rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata, no to nie jesteś człowiekiem anonimowym, to na pewno. I myślę, że to też jest bardzo przyjemne, prawda? Zwłaszcza w momencie, kiedy Mistrzostwa Świata przeżywają taki dosyć ciekawy rozwój, myślę. Wzrost zainteresowania, myślę, bardzo duży, spowodowany nowymi samochodami. Producenci kolejni dołączają do Mistrzostw Świata. Dobrze się dzieje chyba w rajdach samochodowych na tym najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, rzeczywiście dobrze się dzieje. Bardzo ciekawy sezon, chyba jeden z najciekawszych w ostatnich latach. Mamy tutaj kilka nowych jeszcze, można powiedzieć, zespołów WRC, tak jak Toyota, czy jeszcze całkiem świeży Hyundai. Mamy M-Sport, który jako prywatny zespół osiągnął coś niesamowitego, zdobywając tytuł wśród kierowców i konstruktorów. No myślę, że wszyscy tak no, z dużym znakiem zapytania patrzyli na to, co się będzie działo z M-Sportem i czy ożyje Seba sobie poradzi z tą sytuacją, jadąc jednak w prywatnym zespole. Dokładnie. No i prywaciarze utarli nosa zespołom fabrycznym. No to rzadko się zdarza w tej chwili na tym poziomie w jakimkolwiek ze sportów, żeby taka sytuacja miała miejsce. Zespół z o tyle mniejszym budżetem w konfrontacji z tuzami, z ogromnymi koncernami rozegrał to po mistrzowsku. Malcolm Wilson pokazał swój zmysł menedżerski i biznesowy po raz kolejny. No jest, tworzy historię i dzięki temu my możemy być świadkami niesamowitych rajdów, fajnych pojedynków. No i długo losy tytułu mistrzowskiego rozstrzygały się podczas sezonu. To już nie było takiej dominacji jak w przypadku Volkswagena czy Citroena w poprzednich latach, że w połowie sezonu już było wszystko rozdane. Rajdy są dużo ciekawsze, jeżeli chodzi o rywalizację, przynajmniej były w konfrontacji z innymi sportami motorowymi w tym roku na najwyższym poziomie. Zdecydowanie bardzo ciekawy sezon, mocniejsze też samochody. Myślę, że samochody, które i nowe regulacje, które sprawiły, że kierowcy, co też podkreślam, myślę, wielu obserwatorów, zaczęli popełniać błędy, czego na tym najwyższym poziomie przez kilka lat obserwowaliśmy troszeczkę mniej takich sytuacji, kiedy kierowcy popełniają błędy, kiedy wychodzą poza ten limit. Natomiast tutaj szukanie tego limitu okazało się często sporym wyzwaniem. Wygląda na to, że nowe auta WRC, oprócz tego, że są mocniejsze, to są też mniej grzeczne, mniej posłuszne kierowcom, trudniej się prowadzą. Oczywiście prędkości są nieco wyższe, kompensuje to większa, bardziej rozbudowana aerodynamika. No ale poza różową panterą to chyba jeszcze nikt fizyki nie oszukał. I pewnych rzeczy po prostu nie da się przełamać. Nie można 200 na godzinę wjechać w każdy zakręt. Po prostu trzeba się nauczyć, gdzie jest ta granica. Dodatkowo mamy nowe konstrukcje, zupełnie nowe, takie jak Toyota WRC, albo konstrukcje po gruntownych zmianach, takie jak Fiesta nowa z nową aerodynamiką, gdzie kierowcy muszą się zaadaptować do nowej sytuacji. Znają odcinki, znają swoje możliwości, ale samochody w tym roku to była zagadka mimo wszystko. Żadne testy nie oddadzą tak zróżnicowanych warunków, jakie mamy na przestrzeni całego sezonu w WRC, od zamarzniętych, pokrytych lodem odcinków w Szwecji, przez super szybkie w Finlandii, w Polsce i bardzo kręte jak w Portugalii czy na Sardynii. I też bardzo długotrwający sezon, wiele testów podczas całego roku i przedsezonowych testów. Powiedz, czy był zespół, czy jest zespół, któremu w jakiś specjalny sposób kibicujesz? No i oczywiście kierowca i pilot, któremu specjalnie kibicowałeś w tym sezonie. Oczywiście. Czy to właśnie Seppo żyje? Seppo żyje, tak. Seppo żyje ze względu na jakby sympatię, którą go darzę i naszą jakby relację koleżeńską. To Sepp jest tym kierowcą, któremu kibicowałem i będę kibicował. To się zaczęło już w 2008 roku, kiedy razem startowaliśmy w Mistrzostwach Świata Juniorów i Sepp był świeżakiem, którego nikt nie znał i pamiętam, jak z Maćkiem przeglądaliśmy listę zgłoszeń, to było przed rajdem bodajże Meksyku w 2008 roku i mierzyliśmy, na którym miejscu mniej więcej będziemy, tak. Czy możemy wygrać i wierzyliśmy w to, że możemy wygrać, ale dobra, to jest pierwsza trójka, z którą się będziemy bić.
no to Seba nie było w tej trójce. Okazało się, że to Seb rozdał karty i wygrał ten rajd. I wtedy było jasne, że pojawia się nowa gwiazda. W świecie motorsportu, ale zawsze Seb był skromny, podchodził no tak metodycznie do rajdów samochodowych. I to jest człowiek, który wszystko postawił na jedną kartę. On nie miał alternatywnego scenariusza, dlatego jestem pełen szacunku dla tego, co zrobił, że wykorzystał tą szansę, bo w takich warunkach jak Zaporzhie prawdopodobnie kilku kierowców na świecie mogłoby się spodziewać, mogliby sobie stworzyć takie warunki, ale niewielu kierowców byłoby w stanie wykorzystać to i przekuć swój talent poprzez ciężką pracę i mogłoby osiągnąć tak wiele i tyle tytułów mistrzowskich jak Sebastian. No myślę, że zrobi to w sposób absolutnie mistrzowski, idąc do Forda i do zespołu no praktycznie prywatnego, bez oficjalnego wsparcia producenta, zespołu, któremu wielu no, nie prorokowało jakichś sukcesów, ogromnych sukcesów. Wszyscy wiemy, na jakim poziomie jest Ford. Wiem, że jest to konstrukcja dobra, sprawdzona, ale liczyć się w walce z Toyotą, z Citroenem, chyba który sprawi największą niespodziankę i minus w tym roku, prawda? Citroen i jego postawa zespołu Citroena, nie była dobra, delikatnie mówiąc. No nie była dobra. Rzeczywiście więcej się koncern Tesla spodziewał po swoim flagowym zespole. Nie przypuszczali, że tak to wszystko się potoczy. Zresztą wycofali się przecież w poprzednim roku, dali sobie czas na rozwój nowej konstrukcji i to miał być rok Citroena. Okazało się, że to nie był rok Citroena, poza dobrymi rajdami w wykonaniu Chrisa Mika. No było też bardzo wiele rajdów, które nie były dobre. I takie łapanie się troszkę brzytwy na chwilę zatrudnienie Andreasa Mikkelsena i próby naprawienia czegoś w trakcie, no to już było chyba trochę po obiedzie. Mhm. Ciekaw jestem, co zrobią w przyszłym roku, czy będą w stanie podjąć walkę. No w tej chwili konkurencja naprawdę jest duża. A oni nie mają kierowców, którzy, takie mam wrażenie, którzy są w stanie zagwarantować stabilne punkty. Wypuścili Mikkelsena finalnie, co też było dosyć zaskakującą decyzją. Mikkelsen, jakim kierowcą jest, każdy widzi, jak szybko potrafi jeździć, zaadaptować się do zespołu i chyba liczyli na to, że Zaporzhie przejdzie do Citroena. No dla mnie to jest wręcz szokujące słowa wypowiadane przez szefa zespołu Citroena, że nie było ich stać na Sebastiana Ogier, że nie zrównali się z ofertą Sam Sportem. No proszę cię, jak to jest możliwe, żeby tak ogromny koncern, który wydaje miliardy na marketing, a na sam ten zespół rajdowy i ten program wydaje naprawdę potężne pieniądze, żeby nie mógł dołożyć tam miliona, dwóch, trzech, ile trzeba, żeby taka tuza jak Zaporzhie znowu jeździł w Citroenie, więc o coś chyba innego musiało chodzić. Michał, że być może na przestrzeni kilku miesięcy czeka nas zmiana szefa zespołu Citroena, bo takie no sytuacji chyba długo nie można tolerować. Dał się rozegrać jako menadżer. No to są naprawdę ciężkie miliony zaangażowane w program i brak umiejętności skompletowania topowych driverów przy takim programie i w zespole, który ma tak ogromne tradycje, który dominował przecież przez lata w Mistrzostwach Świata, nie istniała inna marka praktycznie. No taki przykry upadek. No, chcielibyśmy wszyscy, żeby to inaczej wyglądało i żeby czerwone samochody WRC również coś znaczyły na przestrzeni całego sezonu Mistrzostw Świata. Tak, no i żeby Citroen oczywiście nie wycofał się z tych mistrzostw, a muszą sięgać po Sebastiana Loeba, ściągać go z emerytury. Tak możemy powiedzieć na niektóre rajdy, bo wszystko chyba wskazuje na to, że Sebastian Loeb, będzie musiał wrócić do samochodu po to, żeby chociaż kilka dobrych wyników zanotował ten zespół, bo jak na razie to mocno w kratkę, ale niespodzianka i minus, tak jak powiedzieliśmy. I tak wyglądały Mistrzostwa Świata, w sezonie 2017 i wspomniałeś, kiedy zapytałem cię o Mistrzostwa Świata i powiedzieliśmy, że to był dobry sezon dla Mistrzostw Świata. Dla innych serii niekoniecznie, ale był też dobry, myślę, dla Mistrzostw Europy. Mistrzostw Europy po raz trzeci Kajetan Kajetanowicz z Jarkiem Baranem sięgnęli po tytuł rajdowych Mistrzów Europy. Co możesz powiedzieć o tym sezonie i też o postawie swoich zespołowych kolegów, z którymi pracowałeś w jednym zespole w Lotus Rally Team przez wiele, wiele lat, których znasz dobrze, no i którzy
zaliczyli całkiem dobry sezon, tak możemy powiedzieć. Bardzo dobry sezon. Świetny sezon, nie dało się lepiej. Trzeci tytuł Mistrzów Europy pod rząd to jest pisanie historii rajdów samochodowych, już nie tylko polskich, ale i europejskich. Więc serdeczne gratulacje dla Kajta i dla Jarka. No, wykazują się ogromnym profesjonalizmem, determinacją. No i Kajtek no, jest bardzo konsekwentny w dążeniu do swoich celów i bardzo precyzyjnie ułożył sobie ścieżkę swojej kariery. Duży talent, który ma, potrafił przekuć na wybudowanie wokół siebie zespołu, utrzymanie sponsora w bardzo trudnych czasach. To jest fajne, że ma za sobą kibiców, że jest pozytywnym, fajnym gościem, który oprócz tego doskonale jeździ samochodem, to jest cały pakiet. I dobrze się na to sprzedaje. Życzę mu, żeby dalej mógł robić to, co kocha, bo ja wiem, jak to jest. Dzisiaj się jeździ, jutro można nie jeździć. To zależy czasami od jednej osoby, decyzji jednej osoby może nam zmienić życie o 180 stopni. Więc ciekawe, co będzie dalej. Czy Kajto będzie chciał iść w stronę i będzie mógł iść w stronę Mistrzostw Świata, czy to w ogóle będzie na niego dobry kierunek. Bo Mistrzostwa Europy, jest to cykl prestiżowy, ale chcielibyśmy mieć więcej szybkich kierowców niż tylko Kajetana, dla którego reszta jest tłem, i Łukajniuk, który jest szybki, mega szybki, jak dojeżdża do mety. Ale często nie dojeżdża i tych punktów nie przechodzi. Ale często nie dojeżdża i nie chciałbym, żeby z całym szacunkiem Galesz był jedynym takim pełnoetatowym rywalem Kajta, bo myślę, że Kajta stać na konfrontację z driverami szybszymi i mógłby w niej się doskonale sprawdzić. No, by Kajtan mógł oczywiście dalej jeździć i oby mógł się rozwijać, a ten rozwój, myślę, że wszyscy chyba patrzymy w kierunku WRC2, prawda? No powiem tak. Czy to by była twoja rada dla Kajetana? O tak, co ty byś chciał zrobić na miejscu Kajetana? Patrzymy w kierunku WRC2. Ja byłem po drugiej stronie barykady i słyszałem głosy właśnie tych wszystkich, którzy doradzali, że powinno być tak, a dlaczego nie wsadzicie tego za kierownicę, a dlaczego nie zrobicie tamtego, do tych enigmatycznych ktośów. A to jest bardzo złożona sytuacja i wiele czynników wpływa na to, czy jeździmy w ogóle, czy mamy budżet na tą serię, czy na inną serię. Więc czy WRC2 jest dobrym pomysłem dla Kajetana? No nie zapominajmy, że Kajetan ma, o ile się nie mylę, 38 lat, co oczywiście go nie dyskwalifikuje, ale już jest dojrzałym kierowcą i tutaj tego czasu na naukę nowego cyklu trzeba byłoby poświęcić jakiś czas. I pytanie, czy jego zespół, jego sponsor dałby mu ten czas, jeżeli tak, i program byłby planowany w ujęciu, powiedzmy, 3-letnim, jak najbardziej. Myślę, że WRC2 jest fajną opcją, ale jeżeli mówimy o temacie pod tytułem, że teraz, jeden sezon jedziesz WRC2 i zobaczymy, jak ci pójdzie, no to jest krótkowzroczność i trzeba patrzeć dalej. Trzeba przynajmniej jeden sezon przejechać te mistrzostwa. Przecież Kajetan nie musi uczyć się jeździć, bo doskonale wie, jak się jeździ i to na najwyższym poziomie. Ale jednak rywalizacja w Mistrzostwach Świata jest trochę dłuższa, wymaga trochę innej taktyki. No i OS-y są inne niż w Mistrzostwach Europy. Ci kierowcy, z którymi przyszłoby mu rywalizować, prawdopodobnie będą mieli w przyszłym roku doświadczenie z tych OS-ów z lat poprzednich. I to często wieloletnie doświadczenie i co należy podkreślać. Dokładnie. To jest tak, jak dzieje się w Mistrzostwach Świata. Jeżeli chcemy jeździć na bardzo wysokim poziomie, to przecież Seppo Gyöngyi nie przyszedł do Mistrzostw Świata wczoraj, nie przyszedł do Mistrzostw Świata w zeszłym sezonie. Jeżdżą przez wiele lat różnymi samochodami, co jest ważne, poznają specyfikę tych rajdów, specyfikę odcinków specjalnych. Budują doświadczenie po prostu. Dokładnie tak. To trzeba się tego nauczyć. No, choćby przykładem może być Osberg, który sporadycznie startował w Mistrzostwach Europy. No i o ile w Mistrzostwach Świata na tych OS-ach myślę, że Kajto miałby duże problemy, żeby utrzymać tempo Osberga na rajdach, które on zna, no to tutaj, jeżeli sytuacja się odwróciła, to tu Osberg rywalizował z Kajtem na OS-ach z Mistrzostw Europy, które Kajto z kolei zna, no to już było inaczej.
inaczej. Rosberg musiał się mocno natrudzić, żeby gdzieś tam próbować się zbliżyć do Kajetana. No i to właśnie tak działa. I tak to działa, tak to działa. Schodzimy do kolejnego poziomu rajdów samochodowych, od którego być może powinniśmy zacząć. Rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski. No i tutaj, jeżeli porównamy oczywiście rozwój, to tego rozwoju chyba nie ma, prawda? Te mistrzostwa, czy Mistrzostwa Polski, w ogóle regionalne mistrzostwa, patrząc już na cały kontynent europejski, no, w pewien sposób nie budzą aż tak dużego zainteresowania. I to ze strony kierowców, ale także kibiców, jak budzić być może powinny, prawda? Jak oceniasz tegoroczny Mistrzostwa Polski? Ze smutkiem patrzę na Mistrzostwa Polski. Oczywiście z jednej strony super, że mamy kierowców, którzy jeżdżą dobrymi samochodami klasy R5, czyli najwyższymi z możliwych, jeżeli chodzi o regionalne mistrzostwa u nas. Jestem jakby pełen szacunku dla nich, że podejmują ten trud startów, płacąc niejednokrotnie samemu za te starty, i to bardzo duże pieniądze, że chcą podjąć trud, nie tylko dla siebie, też na pewno w jakimś stopniu dla kibiców. I to jest fajne, że w ogóle coś się dzieje, bo gdybyśmy nie mieli kierowców w takich samochodach, to już w ogóle byłoby szaro, buro i ponuro. A tak to jest kolorowo, jeżdżą samochody, jest okej, tylko że nie ma w tym takiej jakości, jakbyśmy chcieli. No, nie ma aż tylu kierowców jakościowych, o których moglibyśmy powiedzieć, że no, nie wiadomo, kto wygra kolejny rajd. Mamy tutaj pięciu topowych driverów i ciekawe, co będzie na następnej rundzie. Jesteśmy zainteresowani, co się będzie działo. Są szybcy kierowcy, no ale brakuje nam takiego speedu w tym wszystkim. W sensie, jeżeli chodzi o promocję rajdów, jeżeli chodzi o ich format. Wiem, że to się teraz zmienia, przyszły rok będzie trochę inny. Ale no, rozmawiając z kibicami, no to jest najlepsze jakby odbicie. Mamy feedback, co mówią kibice. No nie bardzo są zainteresowani. No nie widzimy już na patelniach walimskich no rzeszy kibiców i braku wolnych miejsc, tak jak miało miejsce jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. W czasach chociażby, kiedy ty rywalizowałeś na trasach rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Chociażby. Ja pamiętam, jak się ścigaliśmy w Super 1600, te samochody robiły ogromne wrażenie i rywalizacja była no, potężna. Grzesie, no, przynajmniej z mojej perspektywy, no, to było interesujące. Grzesie, Sebastian Frycz, Pelikan, no, kilku naprawdę dobrych driverów i cieliśmy się na sekundy, nie wiadomo, kto wygra kolejny rajd, ale były w tym wszystkim zespoły, można powiedzieć, no, producenckie. No, ja byłem sponsorowany przez Suzuki, Pelikan z Grześkiem przez Peugeot, mieliśmy zespół Fiata, no, coś się działo, tak? Były koncerny w jakiś sposób zaangażowane w to wszystko i nie musieliśmy jakby płacić za te starty, bo byli sponsorzy, były media i to się wszystko kręciło, tak wszystko jak powinien. Kręciło, można powiedzieć, w taki sposób no, troszeczkę naturalny. Natomiast tak. W tej chwili rzeczywiście tego brakuje i ciężko jest chyba wskazać jakieś jeden, dwa elementy, bo myślę, że jest to szereg rzeczy, ale także no, zmiany, które następują już nie tylko w rajdach samochodowych, ale w takim przekazie medialnym, prawda, tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, po prostu. Nie chciałbym tutaj winić organizatorów mistrzostw, bo to na pewno nie jest wina tylko po ich stronie. Pamiętajmy również o gospodarce i to też się zmienia. Mamy niepewne czasy politycznie. Duże firmy boją się inwestować, już firmy z udziałem Skarbu Państwa są totalnie sparaliżowane i nie podejmują żadnych znaczących decyzji, zwłaszcza związanych z wydawaniem pieniędzy, w tym na marketing, więc tych pieniędzy na rynku jest znacznie mniej. Są one może nie jest znacznie mniej, ale są dużo trudniej osiągalne. Więc jeżeli nie ma pieniędzy i pompowanie tych pieniędzy jest tylko w jedną stronę, czyli kierowcy płacą sobie za starty, a nie ma podmiotów zewnętrznych, które będą chciały sponsorować cykl, płacić za media, nie ma mediów, które chciałyby to pokazywać, no to jest jakby samo napędzająca się spirala, która działa negatywnie. No tak, kiedy będzie zainteresowanie, to myślę, że wtedy też no, te finanse by się znalazły, tak jak jest to w innych dziedzinach sportowych, które odnoszą sukcesy i przyciągają duże zainteresowanie kibiców, przede wszystkim duże zainteresowanie kibiców tam, no tam ten pieniądz się pojawia, a na motorsport rajdy samochodowe to jedna z najdroższych dyscyplin, którą możemy sobie wyobrazić. No może trzeba pomyśleć nad innym formatem, tak jak jest teraz już zrobione jakiś, żeby te rajdy były krótsze, jednodniowe, trochę tańsze.
Uważam, że to jest dobry kierunek. To jest forma ratowania rajdów. Sam uczestniczyłem w takich rajdach, chociażby w Mistrzostwach Estonii. Startowałem w takim rajdzie, czy w innych jednodniowych rajdach we Włoszech, w których też brałem udział. To ma sens, bo rzeczywiście koszty są mniejsze. O które nawet wygrywałeś te rajdy we Włoszech. Myślę, że to tak. Taki jeden z fajniejszych sukcesów. Pamiętam, jak zaraz po jednym z rajdów we Włoszech, bardzo trudnym rajdzie, wygrałeś. To było ogromne zaskoczenie. Chyba jeden z większych sukcesów też, takich można powiedzieć, na arenie regionalnej w twojej karierze, prawda? To, rzeczywiście, to był rajd Adzano, tak. Który wygrałem. Jechałem wtedy samochodem Skoda Fabia Super 2000 i rzeczywiście to było przyjemne. Przygotowałem się wtedy do Mistrzostw Świata, jak zawsze w mojej karierze. Ale jakby wracając do tej tematyki, to był rajd jednodniowy i to działało, więc fajnie, że coś się dzieje, że organizatorzy podjęli jakiś trud. Ja bym tutaj nie krytykował, dałbym szansę, żebyśmy sprawdzili, jak ten format się sprawdzi, ale wydaje mi się, że dobrym posunięciem dla organizatorów mistrzostw byłoby ściągnięcie jakiegoś drivera z dobrym nazwiskiem, który mógłby pociągnąć te mistrzostwa trochę, podciągnąć poziom sportowy, podciągnąć poziom medialny. Mam pomysł, jest taki kierowca, Michał Kościuszko. Podaję swój numer telefonu i numer konta, zapraszam do współpracy, ale tak zupełnie, zupełnie poważnie, szczerze mówiąc, patrząc na to, co się dzieje, myślałem o tym i chciałbym w tym momencie wystartować nawet w Mistrzostwach Polski. Nie mówię nawet, że to jest jakaś forma degradacji, broń Boże. Ale wydaje mi się, że kierowca typu ja by się nadał. Słuchaj, jest wiele plusów, bo zobacz, raz, że zdobycie tytułu mistrza Polski w klasyfikacji generalnej no na pewno należy do marzeń, myślę, każdego Polaka absolutnie tutaj bez dwóch zdań i ten tytuł fajnie by było zdobyć, to jest raz. Pomógłbyś też rajdom, no bo masz nazwisko niezwykle mocne, jesteś kierowcą znanym, jesteś kierowcą rozpoznawalnym, kierowcą o, no, możemy powiedzieć, ugruntowanej pozycji, pomimo tej przerwy w startach. Myślę, że wszyscy mogliby na tym skorzystać i to jest chyba pomysł taki warty zastanowienia się. Mam nadzieję, że warto zastanowienia się. Także namawiam bardzo mocno. Karol, to by była historia, jakbyśmy się za rok o tej porze spotkali i powiedzieli, kurczę, pamiętasz, to się zaczęło od tego wywiadu, jak rozmawialiśmy i w sumie wpadliśmy na ten pomysł. Teraz zobacz. Wiesz, to by było trzymam fajne. Kciuki, absolutnie. Także słuchaj, będziemy, jeżeli do tego dojdzie, to myślę, że będziemy się częściej spotykać niż co roku, ale absolutnie, byłaby to świetna historia. Jeżeli ktoś nas słucha, ktoś, kto podziela naszą opinię, no to słuchajcie, zachęcamy. Zachęcamy, bo dobrze by było, gdyby Michał Kościuszko naprawdę wrócił na odcinki specjalne. Od Mistrzostw Polski można by zacząć, prawda? No bo wiadomo, że musiałby się troszeczkę rozkręcić, ale krótsze rajdy też w zmienionym formacie, tak jak mówimy. Myślę, że to jest dobry pomysł, Michał, wiesz? Też tak myślę. Jestem za. Chętnie bym pojeździł i rzeczywiście muszę do tego podejść poważnie, więc czemu nie? Czemu nie? Słuchajcie, to jest bardzo dobry pomysł i kibicujemy Michałowi, no bo myślę, że dobrze by było wrócić i też to zainteresowanie kibiców byłoby fajne, a teraz też pojawia się często w mediach, ale chyba głównym pytaniem, które ci media zadają, to jest Robert Kubica. Prawda? Co myślisz o Robercie Kubicy i powrocie do Formuły 1 Roberta Kubicy? Nawet już dzisiaj rano udzielałem takiego wywiadu i byłem pytany dokładnie o to, czy Robert Kubica wróci do Formuły 1 i wydaje mi się, że teraz jakbym miał postawić pieniądze tak lub nie, bardziej bym postawił pieniądze, że wróci do Formuły 1 i że zostanie zaangażowany przez zespół Williamsa i naprawdę z całego serca mu tego życzę, bo to by była niesamowita historia. No, to by był chyba największy powrót w historii Formuły 1 po takim wypadku, gdzie było poważne zagrożenie życia. Po tylu latach różnych jakby wzlotów, upadków, ogromnej też kariery w rajdach, bo to nie zapominajmy o tym, że Robert Kubica zaczął startować w rajdach po tym wypadku już, zdobywając tytuł Mistrza Świata WRC 2, wygrywając odcinki w klasyfikacji generalnej WRC, chociażby na rajdzie Monte Carlo, a teraz
no znowu jest na to, że znowu prowadzi bolid Formuły 1, no to to jest historia jak z filmu i myślę, że prędzej czy później taki film powstanie i chciałbym iść do kina na film, który w swojej końcówce pokazuje Polaka, który po tych wszystkich historiach znowu zasiada podczas weekendu Grand Prix w bolidzie Formuły 1. No oczywiście, to jest rzecz no niebywała, historia niebywała i oczywiście trzymamy mocno kciuki za tym, żeby ta decyzja też została w końcu podjęta, bo przez ostatnie tygodnie, przez ostatnie miesiące w zasadzie codziennie docierają do nas jakieś informacje, jakieś szczątki informacji, krótkie wypowiedzi, które sugerują, że jest tak albo jest inaczej. Natomiast myślę, że dobrze, gdyby ta decyzja już została podjęta i no, w przyszłym roku moglibyśmy oglądać wyścigi Formuły 1, moglibyśmy się emocjonować tymi wyścigami, ale także emocjonować się rajdem samochodowym, bo to kochamy chyba najbardziej, prawda? No ja nie ukrywałem nigdy swojej miłości, jeżeli chodzi o rajdy samochodowe i uważam, że rajdy samochodowe są najbardziej nieprzewidywalnym i spektakularnym sportem motorowym. Oczywiście teraz mocnym zawodnikiem jest rallycross, dlatego, bo ta dyscyplina sportu też cieszy się ogromną popularnością na poziomie mistrzostw świata. No ale jednak to rajdy są w moim sercu i tej dyscyplinie będę kibicował bez wątpienia zawsze najbardziej. Nie powiem Ci, że to absolutnie jak najbardziej cieszy. Powolutku nasz wywiad, nasza rozmowa zbliża się do końca. Patrząc na statystyki Twoich startów, Michał, jesteś też kierowcą wyjątkowym pod jednym względem. Wiesz jakim? Takim, że nieczęsto zmieniałeś pilotów w swojej karierze. Prawda? Rzeczywiście. Jesteś jak gdyby... jesteś kierowcą, który... że tak powiem, buduje te dłuższe relacje, jeżeli chodzi o pilotę. Gdybyś wrócił, to kto by mógł zostać twoim pilotem, jak uważasz? O kurczę, to teraz mnie zastrzeliłeś. Wiem, ale nie powiem, jak powiadał klasyk. Bo ten drugi mógłby się obrazić. Ale no, nie ukrywam, że to mógłby być jeden z pilotów, z którym jeździłem do tej pory. Chociaż jest kilku pilotów, których obserwuję na polskim rynku, którzy moim zdaniem są absolutnie na poziomie no, wysokim, który mógłby pozwolić na rywalizowanie naprawdę dobrym tempem. Ale no nie wiem, czy teraz jest dobry czas, żeby mówić nazwiska. No jest, mamy zawodników już na szczęście, jak ja zaczynałem starty w Mistrzostwach Świata, no to tych zawodników z historią na poziomie Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy, polskich zawodników było niewielu, więc alternatyw też nie było dużo. W tej chwili mamy Polaków, polskie załogi startujących w różnych cyklach poza Polską i to już daje dużo większe spektrum możliwości, bo jednak to doświadczenie zbierane poza polskimi OS-ami jest bardzo, bardzo cenne. Różnorodność. Ciężko też się wybierać na takie trasy. No, bez tego doświadczenia to jest raz, ale też bez zaufania oczywiście. O nie, no zaufanie to jest absolutna podstawa i tutaj nie ma o czym mówić. To pilot, kierowca do pilota i pilot do kierowcy muszą mieć niepodważalne zaufanie i ufać sobie w 100% w każdej sytuacji samochodowej oczywiście. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza, żeby pilot dyktował mi 6 prawy szczytem, a ja bym się zastanawiał, kurczę, a może to jest 5, albo może to jest w ogóle nawrót i to lewy. Tak, on czasami się myli, on czasami prawą z lewą myli, prawda? Tak, może ma zły dzień albo coś, to przyhamuje. Nie, tutaj jest decyzja raz podjęta. No, pilot też jest świadomy tego, że ryzykuje tak samo dużo jak i kierowca, a może nawet więcej, bo to jednak kierowca w większym stopniu kontroluje to, co się dzieje. Więc no, to jest taka relacja dość niesamowita i powiedziałbym, że jedna z mocniejszych relacji, które można zaobserwować w ogóle w sportach jakichkolwiek, bo tutaj jest dwójka ludzi, którzy realnie ryzykują. To nie jest i muszą być i są od siebie zależni. To nie jest tylko kwestia wygranej albo przegranej. To czasami jest kwestia, że tak powiem, górnolotnie życia i śmierci. No dokładnie tak jest. I myślę, że każdy, kto zasiada na prawym fotelu jako pasażer na jakichś testach, na jakiejś pojeżdżawce, że tak to nazwijmy, czuję to, że zamykając drzwi, rzeczywiście stykamy się z tym ryzykiem i to jesteśmy bardzo blisko tej cienkiej granicy, nawet jeżeli kierowca nie jedzie na 100%. Wiele rzeczy się może wydarzyć i każdy, kto ma chociaż odrobinę świadomości, będzie wiedział, jak duże ryzyko podejmuje załoga, prawda?
No to jest dla mnie cały czas nieodgadnione. Skąd piloci biorą sobie tyle odwagi, żeby zostać pilotami rajdowymi? Bo wydaje mi się, że muszą być bardziej odważni niż sami kierowcy. Bo to niektórzy mówią, a bo pilotem zostajesz, jak nie masz wystarczająco odwagi, żeby samemu prowadzić. To jest bardzo krzywdzące i absolutnie się z tym nie zgadzam. A słyszałem takie opinie. To jest coś niesamowitego i ja zawsze będę podziwiał każdego pilota rajdowego, który siada, zapina się w pasy i dyktuje swojemu kierowcy bez zająknięcia i motywując go cały czas do szybszej jazdy, a nie spowalniając, bo tacy też się zdarzają. Więc ci niespowalniający, tylko chcący dla swojego kierowcy jak najlepiej, są dla mnie fenomenem. I w życiu bym tego nie zrobił, o ile parę razy próbowałem w trakcie jakby naszych wewnętrznych szkoleń jako załogi, że zamienialiśmy się miejscami, żebym ja też poczuł, co to znaczy podawać notatki, zapisywać notatki i tak dalej, no to już na odcinku specjalnym, kiedy mielibyśmy jechać na czas, no nie, wysiadam, dziękuję bardzo, postoję. No i to jest piękne, bo musi być ten szacunek i jeżeli też pilot darzy szacunkiem, oczywiście kierowca obdarza go też zaufaniem. Myślę, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy, bardziej trwałych rzeczy oczywiście w motorsporcie, ale także poza motorsportem. I Michał, życzymy Ci tego. Ja Ci tego życzę osobiście, żebyś nie zwalniał i naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki za to, aby Michał Kościuszko wrócił do regularnych startów, na przykład w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Myślę, że byłaby to absolutnie fantastyczna wiadomość. Bardzo mocno trzymam kciuki i myślę, że będziemy pomagać w tym, abyś wrócił do rajdów samochodowych. Karol, gdyby decydenci podzielali twój optymizm, to na pewno już bym czekał z niecierpliwością na pierwszy start tego przyszłego sezonu. Ale Michał, teraz werbalizujemy ten optymizm, więc może to się zmieni, prawda? Miejmy nadzieję, że twoją i moją pozytywną energię będziemy mogli przekazać dalej, puścić w świat i coś z tego będzie. Michał, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za bardzo sympatyczną jak zawsze rozmowę i muszę Ci powiedzieć, że bardzo sobie cenię każdy wywiad z Tobą, ale także każdą rozmowę prywatną. Naszym gościem w audycji Odcinek Specjalny był Michał Kościuszko, kierowca światowej klasy. Kierowca, który ma ogromny potencjał i kierowca, który myślę jeszcze wiele, ale to wiele może pokazać w rajdach samochodowych. Dziękuję Ci, Karol, za rozmowę, za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No i trzymam kciuki, żeby nasz kochany sport dalej się rozwijał, a nie zwijał. Dziękuję Ci bardzo, Michał. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Hej.